Dzień dobry, nazywam się Natalia Palmowska, jestem dietetykiem i dzisiaj powiem Wam a propos śniadania. Czy warto w ogóle jeść śniadania i jak dobrze skomponować ten pierwszy posiłek w ciągu dnia. Celowo powiedziałam pierwszy posiłek w ciągu dnia, bo jedzenie śniadań i to, o której ono powinno być zjedzone, jest kwestią indywidualną. Nie zawsze musimy to zrobić bezpośrednio po wstaniu z łóżka, nie zawsze musi być to do godziny od wstania z łóżka. Po prostu musimy troszeczkę dopasować do naszego stylu życia i też do samopoczucia. Mówi się, że śniadanie jest podstawowym i najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Uważam, że po prostu ten pierwszy posiłek powinien być bogato odżywczy i powinien być pełnowartościowy po to, żeby dobrze kontrolować, regulować ten nasz apetyt na kolejne posiłki. Czyli jeżeli lubimy owsiankę i owsianka jest to taki kult zdrowego śniadania. Mówi się, że owsianka jest naprawdę bardzo zdrowa, pełnowartościowa, powinniśmy od niej zaczynać dzień. Wiele osób po owsiance czuje się sennie, czuje się nie do końca nasyconym, tak? Czyli nie najadamy się po prostu, albo po godzinie już jesteśmy głodni. Okazuje się, że owsianka owsiance nierówna, to po pierwsze, jeżeli my skomponujemy sobie owsiankę z płatków owsianych na wodzie, z suszonymi owocami, no to tu niestety mamy dużą dawkę cukrów prostych bez innego makroskładnika, czyli nie mamy ani białka, ani tłuszczu. Już dodatek orzechów bądź pestek spowoduje, że ta owsianka będzie dużo bardziej wartościowa, bo orzechy troszeczkę mają właśnie białka i sporą dawkę tłuszczów, tych nawet zdrowych tłuszczów. Także już dodatek orzechów będzie na pewno lepszym pomysłem. Możemy tu również dodać nabiał, jeżeli dobrze tolerujemy nabiał krowi, to jak najbardziej tutaj właśnie źródłem białka mógłby być czy to kefir, czy maślanka, czy jogurt naturalny. Natomiast ja preferuję zdecydowanie dodatek owoców świeżych, dlatego że one mają przede wszystkim więcej witamin, składników mineralnych, a przy okazji mniej cukru przy tym w jednostce, tak, w objętości. I też możemy zjeść ich stosunkowo więcej niż suszonych owoców, czyli świeże owoce wybierajmy, w zależności od sezonu mogą być to czy banany, czy brzoskwinie, czy borówki, czy jeżyny, czy truskawki, to co mamy pod ręką, ale bardziej świeże niż suszone. Jeżeli jesteśmy za wytrawnymi śniadaniami, czyli wolimy sobie zjeść właśnie bardziej na słono, wówczas polecam skomponować sobie czy to na bazie sera białego, czy na bazie jajek. Może być, ale nie musi, dodatek pełnowartościowego, pełnoziarnistego pieczywa, czyli tutaj polecam pieczywo na przykład żytnie, bądź inne pełnoziarniste. Może być dodatek jakiejś dobrej jakości mięsa, ale na pewno nie takiej wędlinki, którą tutaj mamy, bo to jest wysoko przetworzony produkt z dużą ilością sodu i też nie polecam takiego rodzaju produktów mięsnych. I na pierwszym miejscu i największą objętość na naszym talerzu zawsze powinny stanowić warzywa. Oczywiście jeśli mamy tutaj do czynienia ze śniadaniem na słodko, to niech to będą owoce. Jeśli mamy do czynienia ze śniadaniem na wytrawno, wówczas warzywa, warzywa, warzywa. A co z dziećmi? Jakie śniadania najlepiej dla nich wybrać? Oczywiście podobnie. Najlepiej jakby były pełnowartościowe, jakby były z dobrej jakości białkiem, pełnoziarnistym pieczywem, bądź płatkami owsianymi, bądź też owocami świeżymi, ale nie zawsze w praktyce jest to możliwe. Jak dobrze wiecie, dzieci nie zawsze po prostu te śniadania są w stanie w ogóle zjeść. Nie jestem za tym, żeby na siłę zmuszać do zjadania śniadań w tej pierwszej godzinie po wstaniu. Być może ten układ pokarmowy musi się troszeczkę rozruszać. Natomiast jeżeli faktycznie mamy do czynienia z niejadkiem i lepiej jak on zje cokolwiek przed wyjściem z domu, bo wiemy, że długo, długo nic nie zje w szkole, wówczas dobrą alternatywą będzie na przykład pełnowartościowe smoothie bądź koktajl, w którym możemy ukryć troszeczkę warzyw, troszeczkę owoców, troszeczkę płatków owsianych, troszeczkę dobrej jakości nabiału, maślanki, kefiru bądź jogurtu naturalnego i w ten sposób mamy takie pełnowartościowe smoothie, które doda energii i mam nadzieję poprawi koncentrację naszemu dziecku.